Zła wiadomość jest taka, że klimat daje nam popalić i będzie dawał coraz mocniej. Dobre wiadomości są dwie. Że góry, każde góry, to fantastyczne miejsce do naprawiania klimatu. Wody tam spada nam dwa razy więcej niż na nizinach. Bogactwo przyrody takie, że ponad dwa lata co tydzień wkładam na YouTube'a jakąś roślinkę albo zwierzątko, a końca katalogu ciągle nie widać. Bioróżnorodność atrakcyjnie rajcuje na każdym piętrze sukcesji i w każdej dyscyplinie przyrodniczej. Tu w górach rośliny łykają ogromne ilości deszczówki. Rozprowadzają ją w glebie, we własnych tkankach, przekazują innym organizmom, parują, skraplają, ponownie parują i przekazują jeszcze wielokrotnie. Jeśli tutaj się wody nie zatrzyma, to tam, na dole, będą powodzie. Jeśli tu w górach się wody nie zatrzyma, to tam, na dole, będą susze. Raz tak, raz siak, bo to jest ten sam proces. Jeśli spuszczanie wody nadal będzie naszą ulubioną areną walki o klimat, a jest, to albo we w tę, albo we w tamtę i zawsze niedobrze. Wedle autorów Wikipedii retencja oznacza zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym. Założę się, że autorem tej definicji jest projektant Zapór. Retention to po francusku zatrzymywanie. Ciocia Wikipedia mówi o przetrzymywaniu. Różnica jak między parkingiem a parkowaniem, prostotą a prostactwem. Jak się tu w górach deszczówki nie zatrzyma, to przetrzymywanie niżej co kilometr kosztuje o kilka złotych drożej. Za każdy centymetr sześcienny. Na dodatek dla ochrony klimatu coraz mniej efektywnie, a momentami jeszcze straszniej. Przetrzymywanie dobre dla wielkich sztucznych zbiorników i niebezpieczne. Co nam zademonstrowała otruta Odra latem 2022 roku. I nie był to najlepszy, najbezpieczniejszy, ani najoszczędniejszy sposób na retencję. Wodę, akurat tu w górach, można zatrzymać prostymi i tanimi sposobami. Pobudzić naturalne procesy przyrodnicze, poprawić klimat wokół siebie, podnieść opłacalność i atrakcyjność lasów, gospodarstw, agroturystyki, pobudzić aktywność mieszkańców. Odpadami z lasu, zwalaniem karp na dno wąwozu, hamowaniem przepływu najprostszymi i tanimi przegródkami na potokach można zwielokrotnić i jeszcze powtórzyć drobne lokalne cykle, w których woda z ogromnym sensem kręci się w kółko, zanim odpłynie. Kręcenie się wody w lokalnych, drobnych cyklach poprawia klimat nam samym, tu, na miejscu. Zwalanie winy na Puszczę Amazońską czy Saharę to usprawiedliwianie własnej chciwości i lenistwa. Każda przeszkoda, taka jak tu widoczne, spowalnia przepływ, zatrzymuje kilka albo kilkadziesiąt metrów sześciennych wody. A takich przegródek, kilkaset albo kilka tysięcy w jednym górskim nadleśnictwie, kilku gminach. Słowacy to praktykują od ponad 30 lat.
a to niedaleko. Zatrzymana deszczówka nie zalewa gmin leżących poniżej, wessana w lokalne ekosystemy uprzedza suszę. Tanio, bo materiał do budowy jest w zasięgu wzroku, odpadają koszty transportu, odpadają też koszty remontów, konserwacji, ubezpieczeń, obsługi, administracji. Piła, łopata, siekiera to cały sprzęt. Przegródki żyją własnym życiem, bez obsługi, niekiedy kilkadziesiąt lat. W porównaniu z betonowymi paskudztwami, których jedyną funkcją jest przetrzymywanie wody, a które niszczą całe przestrzenie, rozproszony system retencji o kilka poziomów lepszy, tańszy i sprawniejszy. Szwedzi policzyli, że koszty inwestycyjne przetrzymywania wody są średnio 8-krotnie wyższe od kwot początkowo zaplanowanych, a zapory nigdy nie są budowane w terminie. U nas jest jeszcze zabawniej. Inwestycje zaplanowane na kilka lat trwały kilkadziesiąt, jak ostatnio w Świnnej Porębie. Inwestor się upasł, administracja rozkwitła, poza tym same straty. Szwedzka 8-krotność może ewentualnie rozśmieszyć. To nie mogło wyjść tanio. Czym cykle wodne w górach będą bardziej i sprawniej zwielokrotnione, tym hasła zabudowy dużych rzek śmieszniejsze. Polska wysycha, a jedną z przyczyn jest ciągłe przepychanie pomysłu przetrzymywania wody właśnie w wielkich zbiornikach, dla zapewnienia których drenuje się całą okolicę. Czym bardziej jest kanalizowana górska przestrzeń, tym mniejsze szanse zapełnienia zbiorników, tym staranniej się kanalizuje góry. Syzyf by tego nie wymyślił. W górach hamowaniu odpływu służy nierówność terenu, lasy, głębokie jary, skalne podłoże. I to się podoba także turystom, a wszystkie gminy górskie zaznaczają turystykę jako największą szansę własnego rozwoju i dobrze by było połączyć marzenia. Wystarczy, że nikt nie będzie osuszał naturalnych zagłębień, nie zmelioruje górskich torfowisk, nie przyspieszy odpływu i wystarczy, że przegra walkę z naturą.